Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Karol Żarkiewicz. Kandyduję z okręgu trzeciego, z pozycji numer 2 na liście, do powiatu. Jako radny chciałbym przede wszystkim wspierać inwestycje, rozwój naszego powiatu i współpracę z samorządami i właśnie z takimi ludźmi, jak tutaj są. Szanowni Państwo, 7 kwietnia wybory samorządowe. Dzisiaj zwracam się do Państwa z gorącą i serdeczną prośbą o poparcie w wyborach do Rady Powiatu tej wspaniałej drużyny, która jest ze mną. Po mojej prawej stronie Karol Żarkiewicz, gmina Sosnówka. Karol od urodzenia związany z tą gminą, rolnik prowadzący swoje gospodarstwo, społecznik i przede wszystkim osoba zaangażowana w życie samorządowe. Gorąco proszę Państwa o poparcie tej kandydatury. Proszę Państwa, po mojej lewej stronie Mateusz Majewski, gmina Rososz, obecny radny, członek zarządu powiatu, osoba, która dała poznać się z jak najlepszej strony, wspaniały samorządowiec, zaangażowany w życie powiatu. Bardzo proszę Państwa o poparcie kolegi Mateusza Majewskiego. Szanowni Państwo, zachęcam wszystkich z gmin w okręgu trzecim do oddania głosu na Karola Żarkiewicza. Jest to młody, ambitny człowiek, rolnik, jednocześnie przedsiębiorca. Znam go, jest bardzo uczciwym człowiekiem, jest to bardzo oddany kolega i jest bardzo zaangażowany w życie swojej całej okolicy, nie tylko gminy Sosnówka, ale również gmin sąsiednich. Także jeszcze raz zachęcam do oddania głosu na Karola Żarkiewicza. Po mojej prawej stronie Marek Sulima. Marka nie muszę chyba nikomu przedstawiać. Marek również jest w chwili obecnej radnym powiatu bialskiego. Człowiek zaangażowany w życie społeczne. Oczywiście bardzo proszę Państwa o poparcie kolegi Marka Sulimy. Szanowni Państwo, Karol to młode pokolenie, które jakby chce wejść w życie samorządów i zrobić coś dobrego dla tego regionu. Zwracam się do Państwa z wielką prośbą. W ostatnich wyborach obdarzyliście mnie ogromnym mandatem zaufania. Dlatego zwracam się do mieszkańców Wiśnic, Sławatycz, Sosnówki i Tucznej o wsparcie tego młodego człowieka. Myślę, nie zawiedzie Was. Jest to chłopak sprawdzony, znamy go bardzo dobrze, dziękując tutaj kolegom także, że są tutaj i wspierają go, bo jest warty tego głosu. Zaufajcie mu, dajcie szansę, aby pokazał się z jak najlepszej strony, a tylko od Was zależy, kto Was będzie reprezentował dobrze tutaj w powiecie, aby służyć Waszemu regionowi. 7 kwietnia, zapraszam do urn, postawcie na Karola. I kolega Paweł Stefaniuk, gmina Piszczac, obecny radny, który również kandyduje w najbliższych wyborach. I bardzo gorąco proszę Państwa o poparcie kolegi Pawła. Szanowni Państwo, Karola Żarkiewicza poznałem 6 lat temu. Młody człowiek, ale interesuje się problemami rolnictwa. Sam prowadzi gospodarstwo rolne, sam prowadzi działalność rolniczą. Wspólnie rozwiązaliśmy wiele spraw i wielokrotnie da się to zobaczyć, że walczy o sprawy rolników. Także zachęcam wszystkich Państwa do oddania głosu na Karola.